Obecny kolega Kasper Krawec po przeczytaniu takiej naszej lektury do historii medycyny pod tytułem O ulicy Kopernika powiedział mi, Tadek, przydałoby się reaktować te czapki. No i właściwie no tak to się zaczęło. W marcu 2009 roku, nasza epopeja. Ile obecnie członków liczy wasze bractwo? O, w tej chwili jest to jeszcze dosyć nieformalne, więc nie zdajemy sobie dokładnie sprawy, ilu nas jest. Na pewno idziemy w dziesiątki. O członków biernych mamy koło setki, 150. Post jucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habemi. Nasz główny cel najlepiej wyrazi nasze hasło in varietate unitas, to znaczy w różnorodności jedność. Czapka przede wszystkim za swój główny cel stawia sobie integrację. Integrację międzywydziałową, międzyrocznikową, międzyuczelnianą, czy też międzynarodową. Kto może przystąpić do bractwa i co należy zrobić, żeby stać się jego pełnoprawnym członkiem? Do bractwa czapki studenckiej może przystąpić każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żeby stać się pełnoprawnym członkiem, należy w pierwszej kolejności przyłączyć się jakoś do bractwa, na zasadzie zacząć chodzić na spotkania. Następnie wymogiem jest, żeby sobie samemu kupić czapkę. Każda czapka jest zrobiona indywidualnie na głowę danej osoby. Po czym, uczęszczając w miarę regularnie na spotkania, wybrać sobie ojca chrzestnego, poprosić kogoś o to, żeby był ojcem, matką chrzestną, a następnie przejść ceremoniał chrztu. Co ci daje ta organizacja? No ja mogłabym powiedzieć bardzo dużo, co dała mi czapka albo co daje mi teraz. Chyba najkrócej będzie powiedzieć, że w czasie zeszłorocznych wakacji przejechałam sobie stopem no niemalże pół Europy, zatrzymując się we Francji, w Belgii, w domach znajomych właśnie związanych z tradycjami studenckimi. A w tym roku w wyniku problemów życiowych przez miesiąc zostałam ugoszczona w Rouen przez znajomych i ludzi, których wcześniej też nie znałam, bez większych pytań. Dali mi czas, żebym mogła znaleźć nową pracę, żebym miała po prostu czas dla siebie. I to jest chyba najkrócej powiedzieć i to mówi najwięcej. Ile kosztuje taka czapka? Wykonanie czapki studenckiej w tej chwili kosztuje 70 zł sztuka. Od kiedy pan szyje te czapki? Czapki studenckie robię od, no powiedzmy, 2-3 lat. O. Czy każdy może kupić taką czapkę? Praktycznie każdy. Ja nie pytam, czy ktoś jest studentem, nie żądam legitymacji. Skąd się wzięły kolory poszczególnych wydziałów? Jest to związane z kolorami ubiorów tych tuk profesorskich. Jeśli działalność Bractwa Czapki Studenckiej cię zainteresowała, to jak się okazało, jeśli tylko jesteś studentem UJ-u, możesz w dość prosty sposób się do nich przyłączyć. Dla Przystanku Student, Marta Orzechowska.